Jak już mam odpaloną tą maturę z czerwca 2024, to pomyślałem, że zrobię zadanie, których nigdy nie lubiłem. Chociaż to jest ciekawy temat, bo wiemy, że ten eksponencjalny wzrost znajduje zastosowanie przy modelowaniu wielu doświadczeń. Na przykład, jak mamy radioaktywną cząsteczkę, ona zanika. Albo rozmnażanie się bakterii. Albo wiele innych zjawisk modeluje się w ten sposób, no ale to po co mi te modele? Nigdy tego nie wykorzystywałem. To nie są zadania, które lubię. Zadania, które lubię, stoją za mną w książkach w serii Pawłowskiego z Olimpiad. To są fajne zadania. Ja czuję wtedy, że dużo się uczę, myśląc nad nimi, a tutaj, no ale spróbuję podejść do tego. Dobra. Koniec gadania i zabieramy się za to zadanie. Zobaczę, jak mi pójdzie. W chwili początkowej T0 zainicjowano pewną reakcję chemiczną, w której brał udział związek A. Okay. W wyniku tej reakcji masa M związku A zmieniała się w czasie zgodnie z zależnością taką. Okay. Tu jest nawet wykres. M masa związku w gramach, T czas w sekundach, B, A i B to jakieś liczby. Masa początkowa związku A. Jeszcze raz. Aha. Masa M związku. Masa początkowa była M0 gramów. Ok. Czyli jak podstawię sobie T0, to będę miał M od 0, czyli A razy 2 do zerowej plus B, czyli A plus B to M0. To z tego zdania wiem. Po osiągnięciu stanu równowagi. To brzmi dziwnie. Czy to kiedykolwiek osiąga stan równowagi? Dziwne jest to zdanie. Dziwne jest to zdanie. No ale dobra, to znaczy, to bym sobie pominął. Gdy T dąży do nieskończoności, to 1 dziewiąta M0. No to limes, to jest dobry zapis tego, co chcieli powiedzieć. Gdy weźmiemy granicę tego M od T, przy T dążącym do plus nieskończoności, to mamy 1 dziewiąta M0. To granica jest równa takiej liczby. Ok. Oblicz po ilu sekundach. A to jest w sekundach. Tak, czas jest w sekundach. Dobra. Przereagowało 87,5% masy początkowej, czyli tyle przereagowało, czyli zostało 12,5%. Czyli ma zostać 12,5% z M0. Czyli mając to, trzeba obliczyć, po jakim T zostaje tyle. Czyli rozwiązać takie równanie ze względu na T. 12,5% razy M0. To równanie trzeba rozwiązać, wiedząc o tych dwóch rzeczach. Czyli wiedząc, że A plus B to M0 i jak policzę granicę, to jest B, to jest 1 dziewiąta M0. No to stąd sobie mogę policzyć chyba A. To M0, to A to będzie 8 dziewiątych M0. No i B to 1 dziewiąta M0. B to 1 dziewiąta M0. Dobra, mam rozwiązane. No to mam już M od T. M od T wówczas wygląda A to jest 8 dziewiątych M0 razy moje 2 do minus 0,05 T dodać B, a B to była 1 dziewiąta M0 i to ma być równe 12,5%, 12,5% M0. No to takie równanie mam do rozwiązania. Dzielę przez M0, fajnie się skróci. Czyli mam 8 dziewiątych razy 2 do minus 0,05 T dodać 1 dziewiąta równa się 12,5%. To od razu zamienię na 0,125 na liczbę. Razy 9 wszystko, 8 razy 2 minus 0,05 T dodać 1 równa się 9
razy 0, 1, 2, 5, a 1, 2, 5 to jest 1 ósma, z tego co wiem, czyli to jest 9 ósmych. Czyli jedynkę na drugą stronę. To zostanie 1 ósma przez 8, to jest 1 64. 1 64 to jest 2 do minus 6, 2 do minus 6. Czyli tak musi być. No właśnie to przejście nałożę na tą funkcję obustronnie logarytm o podstawie 2. Logarytm o podstawie 2. To znaczy, albo można uzasadnić to tak, że funkcja 2 do x, funkcja f od x, 2 do x, czy tam 2 do minus x jest ściśle malejąca, więc jeśli mamy równość dla jakichś dwóch wartości, to argumenty muszą być takie same. No to przyrównuję właśnie ich argumenty, argumenty tej funkcji. Czyli t to będzie 6 dzielone na 5 setnych. Czyli to jest 6 pierwszych razy 100 piątych, czyli 600 piątych. No i 600 na 5 to jest tak samo. To jest jak 1200 na 10, czyli 120 sekund. No i brzmi to ok. 120 sekund, myślę, że taka jest odpowiedź. Dobra, ale żeby nie było, że takie słabe zadanie rozwiązałem, to chcę jeszcze pokazać o ten sposób tutaj w zadaniu 8. Okrąg o promieniu 4 wpisano w trójkąt ABC. Może, no ten rysunek może być. Albo nie, no, zrobię od początku rysunek. Okrąg o promieniu 4 wpisano w trójkąt ABC. Długość boku AB, zrobimy tak. Od razu sobie to narysujemy średnicę. Tu jest punkt B, zrobimy. AB jest 6, czyli jak to jest 8, a znaczy to, że to jest 8, bo to jest średnica, to 6 będzie gdzieś tu. Bok BC ma długość 4 pierwiastki z 3 i jest najdłuższym bokiem tego trójkąta. Czyli BC, czyli 4 pierwiastków z 3 jest, myślę, czy jest więcej niż 6. To ma 6. To ma 6. 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, jak damy, to tu mamy 36, a tu mamy 12 razy 3. AB jest równa 6, a 4 pierwiastki z 3 to jest 16 razy 3. Czyli tak mamy, więcej mamy tutaj. Czyli jest dłuższy bok. BC jest dłuższy, bok BC jest dłuższy. Czyli jeśli bym sobie symetrycznie odbił ten punkt A tutaj, to mój bok BC nie może nigdzie leżeć tutaj. W tym obszarze nie może, na tych łukach nie może leżeć C. Czyli C może leżeć na tym łuku, jeśli tu by było A'. Gdzieś tutaj. I teraz, no niech leży gdzieś tu. C. I to jest 4 pierwiastki z 3. I mamy jeszcze informację, że to jest najdłuższy bok. Najdłuższy bok. Czyli to nie może być dłuższe niż 4 pierwiastki z 3. I teraz mój pomysł był taki, żeby użyć twierdzenia, jak ono się nazywa, nigdy nie pamiętam nazwy tego twierdzenia, Ptolemeusza, według mnie, Ptolemeusza. Mamy tutaj oznaczmy sobie punkt D, mamy czworokąt wpisany w okrąg, przy czym tu nawet są kąty proste. Jak zaznaczymy sobie ten AC, który jest, nazwijmy go E, to twierdzenie Ptolemeusza mówi tyle, że AD razy BC dodać AB razy CD, no to jest E razy BD. Czyli to razy to, dodać to razy to, to jest to razy to.
Okej. Tyle wiemy. I stwierdzenia Pitagorasa sobie policzymy to. To sobie liczyłem, czyli tu wychodzi 4. To jest 4 do kwadratu plus 4 pierwsze, 3 do kwadratu to jest 64. I tak samo tutaj stwierdzenie Pitagorasa mamy 2 pierwiastki z 7. AD to jest 2 pierwiastki z 7. Dobra. No i jak to sobie policzymy? No to podstawiamy, że AD to jest 2 pierwiastki z 7, dodać R razy BC, 4 pierwiastki z 3, dodać AB, 6, CD, 4, to jest 8E i stąd liczymy sobie E. Ale jest jeszcze drugi przypadek, nie? Bo tu może okazać się, że AC wtedy wyjdzie, AC nam wyszło, AC wyjdzie nam dłuższe niż BC. I ten przypadek trzeba odrzucić i trzeba rozważyć wtedy ten przypadek, gdy C, punkt C nie jest tutaj. Gdy C nie jest tutaj, tylko C leży. Tu jest punkt C i wtedy ten czworokąt wpisany w okrąg ABCD wygląda tak. I teraz prowadzimy sobie takie przeplątne i to jest prawidłowe rozwiązanie, bo tutaj to E wyjdzie dłuższe niż BC. A tak nie może być, bo BC był najdłuższy, czyli ten przypadek odpada. C musi leżeć gdzieś na łuku AD. W takim razie, no i teraz to twierdzenie Ptolemeusza, znowu sobie podpiszemy AD, to będzie to E, AC niech będzie, no tak, AD teraz jest E, B, i tutaj mamy teraz kąt prosty, tu mamy kąt prosty, i teraz znowu stwierdzenie Pitagorasa liczymy sobie, że E to jest, no E tego nie trzeba podpisywać nawet, bo E sobie policzymy, AD sobie, w sensie AD, stwierdzenie Pitagorasa wychodzi 2 pierwiastki z 7, później DC stwierdzenia Pitagorasa BC było 4 pierwiastki z 3, czyli DC wyszło tam 4 przy tych oznaczeniach. Czyli co znam? Znam DC, znam AD, znam to i znam to i pozostaje policzyć AC właśnie z tego twierdzenia. To ja zapiszę, że AC razy 8 dodać 6 razy CD, czyli 4 to jest 4 pierwiastki z 3 razy AD, a AD wyszło nam 2 pierwiastki z 7. No i to już pozwala policzyć AC. Razy 8, dodać 24, 8 pierwiastek z 21, czyli dzielimy przez 8, AC to jest pierwiastek z 21 minus 3, minus 3. I to jest odpowiedź, bo to jest mniejsze niż długość boku BC. Także to jest ten jedyny przypadek, który pasuje. I z tego, co patrzyłem w odpowiedziach do tego zadania, tego sposobu nie było, twierdzenia Ptolemeusza. Okej. Okay.